Dzień dobry, nazywam się Marek Stępień i serdecznie witam wszystkich na kolejnej nagranym spotkaniu dotyczącym historii sztuki, który zamieszczam w moim blogu na YouTubie. Minęło już parę lat, odkąd w trakcie trwania pandemii. Szkolnictwo zostało zawieszone. Ja również jako nauczyciel licealny, uczący historii sztuki zostałem właśnie zmuszony do pracy online z młodzieżą z mojego liceum. I wówczas postanowiłem skorzystać z okazji, by te realizowane w ramach online lekcje nagrywać. Po pewnym czasie zebrała się tego już pewna ilość, i zdecydowałem się umieścić te lekcje na YouTube, aby młodzież mogła podczas powtórki materiału, lub korzystając z faktu, iż nagrane lekcje pozwalają nadrobić nieobecności na lekcjach. Mogli sobie wysłuchać i obejrzeć te moje zajęcia nagrane. Pomyślałem sobie jednak wówczas, że może i inni byliby zainteresowani posłuchać, posłuchać tego wszystkiego, co o dziejach sztuki opowiadam uczniom. No i dlatego też te zamieszczone materiały nie zostały zawężone tylko do określonych adresatów, ale otwarte dla każdych zainteresowanych. Minęło niedu, niedużo czasu, gdy na moim koncie zaczęli pojawiać się kolejni wchodzący uczestnicy i słuchający moich zajęć, i tych wizyt, wizytujących było coraz więcej. Ilość wejść i odsłuchań no, przerosła moje najśmielsze oczekiwania. A potwierdzeniem wykonanej przeze mnie roboty były zamieszczane komentarze, recenzje, bardzo dla mnie przyjazne, życzliwe. Jestem za nie ogromnie wdzięczny wszystkim tym, którzy zdecydowali się zamieścić te komentarze pod wysłuchanymi moimi materiałami. Oczywiście, zdarzały się także uwagi krytyczne, doprecyzowujące pewne nieścisłości, które w trakcie tych rejestrowanych lekcji zdarzają się komuś, by się one i nie zdarzyły. Chciałbym oczywiście przy okazji wyjaśnić końcu. Owszem, Odbyłem studia z, yy, w kierunku historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, ale moje późniejsze losy skierowały mnie na Warszawską Akademię Sztuk Pięknych, gdzie ukończyłem wydział grafiki i właściwie zająłem się twórczością artystyczną. Owszem, moje losy, które nie powinny Państwa tutaj specjalnie interesować, doprowadziły do tego, że w końcu zostałem nauczycielem historii sztuki licealnym. I z tego powodu, oczywiście, no, zdarzały mi się i pewnie będą mi się zdarzały różne em, nieścisłości czy drobne pomyłki. E, mam pełną świadomość, że e, przystępując do kolejnej serii nagrań, bowiem właśnie dzisiaj chciałem taką serię zainaugurować, kieruję się tym, iż. Nie mają one być rodzajem seminarium uniwersyteckiego z historii sztuki, a być raczej odbiciem moich, odzwierciedleniem moich pasji, moich, pra, moich zainteresowań, mojego żywego stosunku do dzie artystycznego dziedzictwa. I dlatego też będą miały one na swój sposób też i subiektywny charakter, choć oczywiście staram się, aby realizując kolejne odcinki materiałów, dawać solidną porcję absolutnie obiektywnej i w miarę jak najbardziej współczesnej naszej wiedzy o dziejach sztuki. Pier, pierwsze zajęcia, które, pierwszy wykład, który chciałbym zacząć nagrywać, postanowiłem poświęcić renesansowi w Polsce. Oczywiście, jak wybór całkowicie subiektywny, podyktowany tym, że akurat właśnie sfinalizowałem potężną robotę nad prezentacjami, które ten temat ujęły. Prezentacjami, które nie trafią oczywiście na zajęcia szkolne, bo są zbyt obszerne. Niemniej jednak myślę, że mogą one sprawić dużo satysfakcji tym, którzy chcą się czegoś więcej dowiedzieć o dziejach sztuki renesansu w Polsce renesansu i manieryzmu sztuki, która rozwijała się między początkiem XVI stulecia a Połową wieku XVII. A więc to, co chciałbym Państwu zaproponować, to właśnie spotkanie z sztuką w Polsce, początków nowożytności, okresu, który był dla sztuki polskiej wyjątkowo twórczy, kreatywny bo też i zaplecze dla rozwoju artystycznego stanowiło silne, potężne państwo, które wyłoniło się właśnie wtedy dzięki aktywności rządzącej Polską dynastia Gielonów, a także oczywiście wczesnego społeczeństwa, które... Budowało niezwykły twór, jakim było państwo, które ostatecznie określamy jako Rzeczpospolita obojga narodów. Dziedzictwo artystyczne zatem, które zaprezentuję, obejmuje oczywiście dorobek Sztuki Polskiej, ale do tego dorobku przecież równie dobrze mogą się przyłączyć społeczności dzisiejszych Litwinów, Ukraińców, Białorusinów. Bo Rzeczpospolita to państwo potężne obejmujące terytoria, które już daleko nie, nie, nie są objęte współczesnymi granicami państwa. To swoista wspólnota narodów, która się wtedy budowała i tworzyła, niezwykła w skali europejskiej tamtych czasów. Sztuka polska doby renesansu to również sztuka wyjątkowa pod jednym względem, albowiem jest to sztuka w dużej mierze, zwłaszcza w jej pierwszym etapie, zdominowana wpływami włoskimi. A nie było to wówczas zjawisko powszechne w Europie zalpejskiej. Albowiem włoskie twory artystyczne nie przebijały się do um, takich krajów jak Francja, Cesarstwo Niemieckie, Hiszpania, Anglia w XV stuleciu, kiedy ta sztuka we Włoszech była tworzona. Powoli otwierały się na nią wrota dopiero w wieku XVI i też nie wszędzie, albowiem um, Zaalpejska Europa pozostawała długo pod ogromnym wpływem gotyku, sztuki średniowiecznej, która rozkwitała właściwie w tym ostatnim etapie swojego rozwoju, osiągając często wspaniałe efekty, wspaniałe rezultaty. I dlatego też tak bardzo odmienne modele włoskie miały potężny kłopot, aby do ówczesnych Świadomości trafić elit. Właściwie ta, to przenikanie za Alpy włoskich modeli artystycznych odbywało się w, z ogromnym trudem i właściwie no, można powiedzieć, że wyjątkowym pod tym względem elementem okazało się, okazało się Królestwo Węgier, które właśnie już w 15, połowie XV 15 stulecia otworzyło się. W sposób niespotykany na te włoskie wzorce, i, i modele. Przyjmując także włoskich artystów sprowadzanych do ówczesnej stolicy Węgier, Budy i innych wielkich, i innych ośrodków. Szczególną rolę w w tym procesie otwierania się Królestwa Węgier na Włochów odegrał król Maciej Korwin, który został królem węgierskim w 1458 roku. Jego droga do korony węgierskiej była dość trudna, bowiem o tron węgierski toczyły się wówczas potężne spory, między innymi z cesarstwem, królem, królestwem Czech. I tutaj konkurentem Macieja Korwina był ówczesny król Pol e, Czech Władysław II Gielończyk. Ehm. Puścizna, którą zostawili po sobie, po sobie Marcin i Korwin robi imponujące wrażenie, chociaż nie pozostało po tej jego aktywności architektonicznej zwłaszcza zbyt wiele. Oczywiście przyczyniły się do tego przede wszystkim Em, em, dzieła dokona. Em, historia późniejsza e, klęska pod Mochaczem w 1526 roku rozpoczęła właściwie podbój Królestwa Węgier przez Port Tam zginął na, pod Mochaczem syn. E, em, Władysława Jagielończyka, Ludwik Jagiellończyk, Młody Monarcha. Następne stulecia były już właściwie okresem niewoli. Turcy oczywiście nie mieli najmniejszego powodu, aby dziedzictwo chrześcijańskie, renesansowe w jakikolwiek sposób szanować. Dlatego popadały one w ruinę. Potem jeszcze w XVII, pod koniec XVII wieku, kiedy z kolei wielka wyprawa przeciwko Turcji rozpoczęła odzyskiwanie Bałkanów na rzecz Habsburgów, podczas zdobywania Budy wojska niemieckie zniszczyły właściwie prawie całkowicie zamek, ten zrujnowany zamek, a potem na jego miejscu zaczęto budować nowe obiekty późnobarokowe czy neobarokowe w XIX wieku i dzisiaj zamek budapesztański to późny monumentalny gmach z dawnych zamkowych pozostałości zostały tylko piwnice i lapidarialne szczątki świadczące jak kiedyś wspaniałym musiał być ten obiekt. Również ruiną jest Pałac Królewski w Wyszehradzie z drugiej połowy XV wieku, który właśnie teraz oglądamy na ekranach, budowany w drugiej połowie wieku XV z elementami jeszcze gotyckimi, ale również krużgankiem arkadowym na pierwszym piętrze i wspaniałą fontanną Herkulesa, Autorstwa Włocha Dziwaniego Dalmaty z 1485 roku. Obok mecenatu królewskiego oczywiście na włoskie wzory byli otwarci także wielcy panowie Węgier. Oto chyba dzisiaj najcenniejsza pozostałość renesansu włoskiego, którą właśnie zrealizowano w miejscowości czy czyli Ostrzychomiu. Em, em, zachowała się kaplica renesansowa zbudowana dla kardynała tam, e, Tamasa bakociego. powstała w 1506 roku czyli w samym początkach XVI stulecia em, budowla która, której wnętrze wyłożone czerwonym marmurem jest chyba pierwszym w Europie zaalpejskiej przykładem kaplicy kopułowej, importowanego modelu z architektury włoskiej. Oglądamy jeszcze fragment tego właśnie obiektu. Węgierska przygoda z włoskim renesansem. Objęła zatem panowania dwóch królów. Macieja Korwina, którego em, dzisiaj postrzegamy jako jednego z najbardziej wykształconych erudytów na tronie europejskim, władcy z ogromną ambicją i polityczną, i artystyczną. Marzyło mu się chyba stworzenie coś na kształt środkowoeuropejskiego cesarstwa, bowiem wyraźnie tutaj z niemieckim cesarstwem prowadził nieustanne bo jej właśnie, no trzeba przyznać, że też miał sporo powodów do wojowania z Jagiellonami, albowiem jego władza tutaj też była nieustannie podkopywana właśnie przez ambicje naszego rodu panującego. Został królem Czech w pewnym momencie Maciej Korwin. I w ten sposób zbudował imperium na moment. Jeszcze cofnę do poprzedniego slajdu. O, właśnie, mamy tutaj zakres jego królestwa, które objęło nawet Śląsk, okrążając wówczas same Czechy, rządzone przez Władysława Jakieleńczyka. Maciej Korwin niestety nie miał. Legalnego potomka, a jego syn z nieprawego łoża nie miał szansy przejąć władzy po ojcu. I dlatego właśnie tron ostatecznie przejął Władysław Jagiełłończyk. Kontynuował on dzieło Macieja Korwina, jeśli chodzi o instalowanie modelu nowego włoskiego w sztuce. Był również w tej sztuce rozmiłowanym. Na jego dworze przebywał młodziutki brat, Zygmunt Jagiellończyk, późniejszy król polski Zygmunt Stary, Zygmunt I Stary. I to właśnie tam, w tej budzie, podczas tego pobytu Zygmunta, zapewne u naszego późniejszego monarchy, Rozwinie się zainteresowanie renesansową sztuką, i to wyjaśnia, dlaczego do Polski renesans trafi właśnie w tym włoskim modelu już w początkach wieku XVI. Pamiętać, trzeba, że rozwój sztuki zawsze nie, i nierozerwalnie wiąże się z historią danego obszaru, w danym czasie. Dlatego też sukcesy renesansu w Polsce to w dużej mierze efekt działalności dynastii, jaka w Polsce zainstalowała się, a której założycielem był Władysław Jagiełło, król polski od 1386 roku trafił na, na tron Polski jako mąż młodziutkiej, królowej Polski Jadwigi Andegawenówny. Był to swoisty e, polityczny deal o niezwykle istotnych, e, dalekosiężnych celach, bowiem jakiego zostając mężem Jadwigi był poganinem, jak zresztą całego księstwo. To była ostatnia właściwie już enklawa Poganizmu w Europie wciąż jeszcze aktywna, i stąd też em, będąca celem działalności, nazwijmy ją, em, chrystianizacyjnej, między innymi zakonu krzyżackiego. To było oczywiście dla Litwy potężne zagrożenie, ale krzyżacy byli również zagrożeniem dla chrześcijańskiej Polski, Królestwa Polskiego, więc. Tutaj znalazły się wspólne powody do zbliżenia, czego efektem było oczywiście było małżeństwo Jadwigi. W ten sposób została, zainicjowany został proces scalania dwóch państw. Bo prócz oczywiście chrześcijaństwa, które dzięki małżeństwu z Jadwigą i potem koronacji na króla Polski przyjął Władysław Jagiełło, a potem zaprowadził w swoim państwie, co nie było oczywiście procesem wcale łatwym, ale z żelazną konsekwencją realizowanym był przez Jagiełę. To przede wszystkim oczywiście pojawiła się sytuacja zawarcia między tymi państwami Unii, którą w pierwsza w, w krewie roku 1385 dotyczyła Unii Personalnej. Później oczywiście te, ten proces zbliżania owych państw, mimo oczywiście nieustannych problemów, został po, pogłębiony w, w Unii w chorodle, w chorodle w 1413 roku, aby ostatecznie zostać Sfinalizowanym słynną Unią Lubelską z 1569 roku, która właściwie stworzyła to państwo federacyjne, państwo dwóch społeczeństw, dwóch narodów, żyjących obok siebie w jednym organizmie przy poszanowaniu własnych tożsamości. Państwo federacyjne, wyjątkowe zupełnie w skali ówczesnego świata. Ten proces politycznego budowania państwa wielonarodowego szedł oczywiście w parze także z procesem kształtowania się nowej elity współrządzącej tym państwem, czyli szlachty. Przywileje, które szlachta otrzymywała pod koniec średniowiecza, poczynając od pierwszego koszyckiego, w ramach którego zapewne określone. Przywileje zgodzili się panowie polscy właśnie na fakt, by ich królem została córka Władysława, Ludwika Węgierskiego, Ludwika Andegaweńskiego. Później były był rozbudowane kolejne przywileje, bo przecież Jagieło i jego następcy też jako Litwini na tronie polskim. Starali się, aby ich pozycja się umacniała dzięki właśnie nadaniom przyznawanym szlach, szlachcie I, tam, i stąd mamy kolejne przywileje, jak Jedleński z 1430 roku, Statuty Nieszawskie 1454 czy Piotr, Piotrkowskie z 1496. No i wreszcie w 1505 roku na Sejmie w Piotrkowie została jakby przyjęta konstytucja Nichilnowi. To był zbiór decyzji, które ostatecznie ukształtowały model znany nam ustrojowy jako demokracja szlachecka. Państwem współrządził król i licząca sobie około 10% elita. Jak na standardy ówczesnej Europy, to i tak liczna grupa, bo w innych krajach tejż y, elity szlacheckiej potomków dawnego rycerstwa było 4-5-3%, a tu rzeczywiście ta liczba sięgała około 10%. A więc y, to oni mieli pełne prawo mówić: Państwo należy do nas, to jest nasze państwo. A więc sztuka, którą będziemy poznawali, jest sztuką rzeczywiście tworzoną w, w świecie zupełnie niezwykłym. Warto oczywiście też zauważyć, bo mapa nam to uświadamia, iż ta czasami pokutująca w umysłach nie, i współczesnych niektórych idea między morza. Polski między, e, e, między dwoma morzami, to właśnie chyba wówczas osiągnęła swoją jakby realizację. Jagielloną udało się takie państwo wykreować, potężne państwo, którego częścią była Korona, czyli Królestwo Polskie i te dużo większa terytorialnie Wielkie Księstwo Litewskie, które właśnie o tych Morze zahaczało drugie, czyli Morze Czarne. Synem Władysława Jagieły młodszym był Kazimierz IV Jagiellończyk. To on właśnie w dużej mierze potęgę państwa Jagielonu stworzył swoim długim panowaniem rozsądnym, a także dzięki. Małżeństwo z Elżbietą Rakuszanką. małżeństwo na tyle udanemu, że obrodziło ono liczne potomstwo synów i córki, które potem trafiały na dwory europejskie. Stąd dzisiaj nie ma rodu panującego w Europie, który nie miałby w swoich żyłach kropli krwi agielońskiej, tak to się porobiło. Pięciu synów, trzech było królami. Kazimierza Jagielończyka. Władysław Jagielończyk najstarszy, został królem Czech od 1471, a potem królem Węgier i Chorwacji. A więc to właśnie już o nim wspominałem. Drugi w kolejności był Jan Olbracht jako monarcha, który Panował po śmierci Jagielończyka w 1492 roku, umarł w 1501. I tron po starszym bracie przejął Aleksander Jagielończyk, który umiera w 1506 roku, i wtedy na tron wstąpił jeszcze jeden synów Zygmunt I Stary. Prócz tych królów będących braćmi wśród synów Kazimierza Gieluńczyka był młodozmarły święty Kazimierz, patron Litwy, no i Fryderyk Jagiellończyk, który został najmłodszy z synów, który został duchownym. Z czasem, jako jeszcze bardzo młody człowiek, bez właściwie wyższych święceń kapłańskich, został nawet biskupem krakowskim, a potem bardzo szybko awansował na funkcję arcybiskupa gnieźnieńskiego. Ten swoją drogę, bardzo krótką zresztą, kościelną wieńczył otrzymaniem kapelusza kardynalskiego z rąk papieża Aleksandra VI Borgi. Ostatnimi agilonami na naszym tronie byli zatem Zygmunt Stary, jego jedyny syn, Zygmunt II August. Był on synem drugiej żony Zygmunta I Starego. Pierwszą jego żoną była Barbara Zapolia. Prawdopodobnie poznał ją jeszcze jako młody człowiek, właśnie w czasie pobytu na dworze w Budzie. Była córką jednego z potężnych możnowładców węgierskich. Po jej śmierci Zygmunt zawarł związek małżeński II z Boną Sforcą z Daragona. Córką Gian Galeazza z forcy księcia Mediolanu i Izabeli Aragońskiej, córki króla Neapolu Ferdynandy Alfonsa II. A więc ród e, najprzedniejszy wśród potężnych rodów władających w Italii książęta Mediolanu. Tyle, że Gian Galeazzo nie miał okazji porządzić samym Mediolanem, albowiem tu. Trzymał w ręku jego brat, skądinąd sławny jako mecenas sztuki, książę Lodowico Sforza, zwany Il Moro, pracodawca takich artystów jak Donato Bramante czy Leonardo da Vinci. Tak więc Gian Galeazzo, który zresztą wcześniej umarł. Nie, miał, nie był de facto księciem Mediolanu, zaś jego żona Izabela Aragońska z córką spędziły, spędzały czas u jej ojca, czyli Alfonsa II w Neapolu. I tam, właśnie w księstwie Bari, wychowywała się młoda, przyszła polska królowa. Przybyła do, do naszego kraju w, w 1518 roku. Można by pomyśleć, że to właśnie ona odegrała kluczową rolę w przeszczepianiu na grunt polski renesansu włoskiego. Otóż nie, kiedy już się tu w Krakowie pojawiło, renesans rozwijał się w włoskim modelu jak najlepiej. Na koniec spojrzymy jeszcze. Na to państwo zjednoczone z dwóch podmiotów Polski i Litwy w momencie swojej największej potęgi w pierwszej połowie XVI stulecia, rzeczywiście nie miała Polska wówczas konkurentów, którzy mogliby się z nią liczyć, jeśli chodzi o siłę, zamożność, a także terytorialnie było to największe państwo w, w Europie prócz księstwa moskiewskiego którego granice sięgały daleko na wschód oczywiście a więc była to prawdziwie imponujące państwo polsko-litewskie a więc wkraczamy już w, w świat sztuki Pierwsze, pierwsza faza polskiego renesansu przypada na lata 1501-1548. Ta pierwsza otwierająca data wiąże się z przybyciem do Krakowa pierwszego włoskiego artysty, który został sprowadzony, a ostatnia zamykająca to śmierć Zygmunta Starego. Zanim jednak renesans, jako, dzieło, jako forma artystyczna, Pojawił się w Polsce poprzedziła go będąca dla Renesansu Włoskiego ideologia fundamentalna, podstawowa, czyli humanizm. Już w połowie wieku XV, wielu intelektualistów działających w Krakowie związanych z akademią krakowską, reprezentowało ten model. Myślenia, jakie stworzyli włoscy humaniści. Wśród nich był Grzegorz Sanoka, w późniejszym okresie arcybiskup Lwowski, a urodzony gdzieś pod Sanokiem w mieszczańskiej rodzinie. Był poetą, był intelektualistą, profesorem Akademii Krakowskiej. Kształcił się między innymi właśnie w Krakowie w Akademii, gdzie został potem, uzyskał stopień bakałaża, ale był także w Rzymie, gdzie pogłębiał swoje, swoje zainteresowania i wiedzę. Był związany z starszym synem Władysława Jagieły. Władysław Jagiellończykiem i wraz z nim brał udział w wyprawie warneńskiej, gdzie Jagiellończyk zginął. Przebywał też na Węgrzech i był przez pewien czas wychowawcą synów Jana Hunyadiego, którym właśnie młodszym synem był już wspominany Maciej Korwin. Także nasz Grzegorz Sanoka formował intelektualnie przyszłego króla Węgier. Kiedy już został w 1451 roku arcybiskupem metropolitą lwowskim, stworzył w swojej rezydencji w Dunajowie pierwszy w Polsce dwór humanistyczny. I jeszcze o jednej postaci trzeba koniecznie wspomnieć o wybitnym włoskim intelektualiście humaniście Filippo Corsim urodzony w 1437 roku w San Gimignano, a zmarłym w 1496 roku w Krakowie ten humanista uciekł do Polski, ratując skórę przed sądami kościelnymi, albowiem w Rzymie wplątał się w nieudany zamach na papieża Pawła III w lutym 1468 roku. Zanim trafił do Krakowa przebywał między innymi w Konstantynopolu jako banita. Kiedy już znalazł się w Krakowie, jego umiejętności, wiedza zostały bardzo w ciekawy sposób spożytkowane. Został on bowiem wychowawcą synów Kazimierza Jagielończyka. Był też jego sekretarzem, a doradzał m.in. Janowi Olbrachtowi. To właśnie Filipo Błona Corsi kształtował synów Kazimierza Jagiellończyka, formułował ich m.in. w poczuciu własnej godności jako monarchów. I jest też ewidentnym jakby w ewidentnej opo opozycji wobec władzy kościelnej, władzy papieskiej, wobec której władza świecka miała pozostawać całkowicie niezależną. Gdy umierał w 1496 roku, jego byli uczniowie, wdzięczni za wkład, jaki w ich edukację włożył, postanowili ufundować upamiętniającą płytę odlaną z brązu, która miała być wmurowana w ścianę prezbiterium kościoła dominikanów w Krakowie, gdzie spoczął po śmierci Włoch. Tę płytę zamówiono u Wita Stwosza, wielkiego artysty południowo-niemieckiego, który przez 20 prawie lat przebywał w Krakowie i gdzie stworzył szereg wspaniałych arcydzieł, będących jednym z najdoko, najdoskonalszych dokonań późnego gotyku w skali europejskiej. Tym czołowym dziełem, oczywiście, był realizowany od 1477 roku ołtarz mariacki. Ale nie należy zapominać także o tak wspaniałych dokonaniach, jak nagrobek wykonany dla Kazimierza Gielończyka. Również niezwykłej artystycznej jakości dzieło. Widstworz miał w Polsce pozycję, w Krakowie pozycję wielkiego artysty podziwiany, doceniany, zasypywany zleceniami, ale z biegiem czasu coraz bardziej tęsknił za pozostawionym. Domem i pracownią w Norymberdze, i stąd zapadła decyzja o opuszczeniu Polski i wyjeździe do Norymbergi. Płyta Pitafina trafiła do Wita Stwosz jako zlecenie już kiedy był na miejscu w Norymberdze i tam nad nią pracował. Odlano ją w, w, w sławnej pracowni odlewniczej rodziny Wiszerów i już po wykonaniu przewieziono do Krakowa i umieszczono. W tym prezbiterium Kościoła Dominikanów. Płyta kalimacha upamiętnia zatem wielkiego włoskiego humanistę poetę, prozaika, piszącego w języku łacińskim, ale także jest właściwie takim pożegnaniem jakby z gotykiem ostatnim, właściwie, wielkim dziełem odchodzącego gotyku w stylu średniowiecza. Dziełem, w którym widzisz, dał już też świadectwo, że do Norymbergi pierwsze impulsy za Alp zwłok zaczynają docierać. W tym dziele została umieszczona inskrypcja. Już nie gotyckim krojem pisma Tutaj zrealizowana, ale antykwą, czyli literami opartymi na kapitale rzymskiej, pismem renesansowym. Oczywiście z części centralnej oglądamy przedstawienie uczonego przy pracy w jego miejscu, w jego gabinecie, w jego studiolo, z pulpitem, przyborami pisarskimi. Sama postać z tymi ostrołamiącymi się fałdami szaty jest jeszcze mocno, w tej późnogotyckiej tradycji osadzona. Natomiast ornamenty otaczające przedstawienie centralne też już zwiastują nadchodzenie pierwszych impulsów renesansu. A więc jest to jakby takie dzieło graniczne, zamykające pewien wielki. Etap sztuki polskiej. A zaraz wkrótce już powstaje pierwsze dzieło w pełni renesansowe, które otwiera nam ten czas renesansu w Polsce. To nagrobek Jana Olbrachta, wykonany do katedry na Wawelu, do jednej z kaplic. Który to nagrobek składa się z dwóch elementów, późnogotyckiej jeszcze swojej naturze tumby, wykonanej z czerwonego marmuru, ulubionego materiału nagrobków późnogotyckich na Wawelu. Nagrobek Władysława Jagieły czy Kazimierza a wcześniej jeszcze Kazimierza Wielkiego, właśnie tego materiału, został, te zostały wykonane i wspaniałej architektonicznej formy arkadowej, która jest właśnie już tworem włoskim, jej twórcą był Franciszek Florentczyk w Polsce właśnie od 1501 roku przebywający. Jego pojawienie się w Krakowie jeszcze nie ma bezpośredniego związku z mecenatem Zygmunt'a starego jako króla. Ten został Koronowany w 1507 roku. Ale wówczas po śmierci brata, mama obydwu, czyli Elżbieta Rakuszanka, podjęła się starań, aby zmarłego syna uroczyście i odpowiednio pochować. Zapewne przy udziale także następcy Olbrachta, czyli Aleksandra, powstawała. Gotycka tumba. Natomiast, właśnie po powrocie z Włoch Zygmunta uznano, że jest to nie dość okazałe i efektowne upamiętnienie zmarłego króla, i wtedy właśnie wkracza Franciszek Florenczyk, by wykonać tę z piaskowca jasnoszarego. Architektoniczną obudowę. Jego pojawienie się w 1501 roku było niewątpliwie przełomowym momentem. Robotę, jaką wykonał, można uznać w pełni za taki kluczowy moment narodzin renesansu. Zaraz się o tym przekonamy. Oto kaplica. Znajdująca się w południowej części ambitu, czyli obejścia katedry na Wawelu. Gotycka kaplica, jak widzimy, w której właśnie ścianę zachodnią wypełnia arkada grobowa. Tumba z czerwonego. Marmuru wykonana przedstawia leżącego na znak Kazimierza Gielończyka, przepraszam, Jana Olbrachta z otwartymi oczami, z insygniami władzy, korona, berło, jabłko, w zbroi z płaszczem królewskim leżącym jakby na znak. Właściwie ta jego pozycja jest jeszcze wciąż w tradycji gotyckiej jakby pomiędzy Staniem, ależeniem. Tak wygląda ta tumba nagrobka królewskiego. Jej autorem był Jörg Huber, młodszy asystent i współpracownik Wita Stwosza. Brał udział wraz z Wielkim Mistrzem przy realizacji nagrobka Kazimierza Egielończyka pozostał w Krakowie i prowadził nadal warsztat nie jesteśmy oczywiście w 100% pewni czy to Jerk Huber jest rzeczywiście autorem bo były tutaj też stawiane przypuszczenia że iż być może pracował nad tą tumbą Stanisław Stosz czyli syn Wita który pozostał też w Krakowie i realizował dalej jakby dzieło ojca chociaż oczywiście bez tej wielkości, jaką mimo wszystko jego ojciec osiągnął. Natomiast kształt, jaki posiada ten, ta tumba naszego Jana Olbrachta, została stworzona przez Wita Stwoszaw i przyjęła się w Polsce. Są dwa takie nagrobki, z których jeden zachował się w całej postaci. To jest nagrobek biskupa Piotra Zbynina w katedrze we Włocławku, wykonany już po, w ostatnim etapie pobytu Wita w Polsce w latach 1493-1495. Jest to oczywiście forma nagrobka przyściennego, a więc ustawionego także przylega do ściany i dlatego też płyta wierzchnia, która w nagrobkach stojących wolno jest płaska i na niej leży zmarły. Tutaj przedstawiona jest w formie reliefu głębnego, w, w, w płycie ułożonego w formie pochylonej, a więc typowego dla pulpitów czyli takich właśnie mebli służących do pisania, przepisywania ksiąg, czy też czytania, czytania. Ksiąg. I taka właśnie pulpitowa forma została zastosowana tutaj w nagrobku Jana Olbrachta. Ale oczywiście na tym się, jak wiemy, już nie skończyło, bowiem włączenie się do dzieła upamiętnienia zmarłego Zygmunta, Królewicza Zygmunta miało właśnie taki oto skutek. Przed nami już w pełnym kształcie ostatecznym nasz nagrobek. Przybrał on formę arkady półkolistej, kryjącej wnękę, w której umieszczono ten późnogotycką tumbę pulpitową. Kontrastowo dla tej tumby, materiałem jest tutaj jasnoszary piaskowiec. To pierwsze dzieło w pełni renesansowe, zmieniające całkowicie dotychczasowe zasady i konwencje nagrobkowe. Mamy tutaj, dla porównania, nagrobek Kazimierza Egirończyka, Wita Stwosza, o którym już wspominałem wielkie arcydzieło niemieckiego artysty z 1492 roku, przy którym Jörg Huber pracował, pomagając stwoszowi. Jest to właśnie typowy późnogotycki nagrobek tumbowy z baldachimem. Co prawda został on wciśnięty w naroże kaplicy, przylegający od zachodu do katedry. Niemniej realizują ten właściwy model późnogotyckiego nagrobka tumbowego skrzynia, na bokach której rozmieszczone są postacie płaczków. A nad górnym wieku ułożona jest figura króla. Całość otaczają wąskie kolumienki, wspierające w przepiękny, wymyślny baldachim późnogotycki realizujący model gotyku płomienistego z tymi wspaniałymi, wyginającymi się łukami, tak zwanego oślego grzbietu. Natomiast w Franciszek Florenczyk przywiózł do Krakowa o taką właśnie formułę nagrobkową i ją zastosował. To nagrobek wzorcowy dla 15 wiecznych nagrobków renesansowych we Florencji. Jego autorem był Roberto Rossellino, uczeń Donatella, który zresztą ten model właściwie stworzył. Nagrobek Leonarda Bruniego to był urzędnik florencki i humanista w jednej osobie. Powstał ten jego nagrobek w 1450 roku i znajduje się w słynnym Kościele Świętego Krzyża, czyli Santa Croce we Florencji, w Kościele Franciszkanów. Nagrobek ma formę arkady nawiązującej do łuków triumfalnych czyli modelu stworzonego w starożytności. Dwa kolorynckie pilastry dźwigają belkowanie, na którym rozpięto półkolisty łuk, obramiony archiwoltą profilowaną, bogato dekorowaną ornamentami. Całość wieńczy wieniec laurowy, obejmujący herb zmarłego, który podtrzymują dwa skrzydlate anioły-geniusze, Zmarły umieszczony wewnątrz niszy został ułożony na sarkofagu, który jest właściwie jakby rodzajem młoża i na nim sobie spokojnie śpi. To jest właśnie klucz tej zmiany, jaką w stosunku do gotyckiego modelu nagrobkowego wprowadza renesans włoski właśnie we Florencji. To jest całkowita, całkowita zmiana idei, koncepcji. Mianowicie zamiast dotychczasowej formuły, iż zmarły na gotyckich nagrobkach tumbowych reprezentowany jest jakby w dwóch momentach jednocześnie. Gdy chodzimy wokół takiej tumby, jak przed chwilą widzieliśmy Kazimierza i zmarły jest już właściwie przygotowywany do, przygotowany do pogrzebu. I stąd leży takie odnosimy wrażenie. Oczywiście, zauważymy wkrótce, że ma otwarte oczy, więc troszkę to wyglądałoby na nie konsekwencje dla takiej właśnie, takiego ujęcia, który jeszcze umacniają umieszczone na bokach tumby figury płaczków, czyli uczestników ceremonii pogrzebowej. Ale właśnie ta sama figura oglądana z góry, z lotu ptaka powiedzmy, dawałaby wrażenie, iż postać stoi i wtedy te otwarte oczy wydają się jakby najbardziej, jak najbardziej oczywiste, bo zmarły w, tym, w takim ujęciu jest już w niebie i staje, stoi przed sądem chrystusowym, który decyduje już o jego jak gdyby dalszych losach pośmiertnych, po zważeniu zasługi wszystkich przewinień, jakie zmarły ma na swoim koncie. I to jest istota nagrobka, gotyckiego, właśnie to podwójne ujęcie. Natomiast renesans włoski przesuwa akcenty i zmarły jest już w tym momencie uśpionym, oczekującym na moment wskrzeszenia, który przyjdzie oczywiście w dniu Sądu Ostatecznego, kiedy w chwale przyjdzie sądzić żywych i umarłych Chrystus, a póki co śpi. I tutaj wracamy do konwencji pojmowania śmierci, która występowała w starożytności. Pojawia się już w Grecji, a miała swoje częste realizacje w Rzymie starożytnym, gdzie przedstawiano także zmarłych jako śpiących. Oczywiście w tej koncepcji wyraża się też często w starożytności wygłaszany pogląd, iż Sen i śmierć to są właściwie bliźniacze stany. Sen jest krótką śmiercią, a śmierć jest długim snem. Hypnos i Thanatos w mitologii greckiej występują jako bliźnięta, a jeden odpowiada właśnie za sen, Hypnos i Thanatos za śmierć. Jest geniuszem śmierci. A więc ta renesansowa idea aby zmarłego ukazać jako osobę śpioną, śpiącą snem dodam, spokojnym, miała właśnie taki też, taką treść sięgającą antycznych skojarzeń. Ale również istotna jak sama koncepcja w nagrobku Leonarda Bruniego, by zmarły tutaj ukazany był jako uśpiony, czekający spokojnie na ten moment. Jest również idea samej architektonicznej oprawy, która nawiązując do łuku triumfalnego, podkreślała fakt, iż droga życiowa zmarłego jest jego jakby tryumfem, którym niesie ze sobą w zaświaty jako swoje dokonania i które to też dokonania tu na Ziemi zasługują na pamięć wieczną, aby tak jak rzymscy imperatorowie, którzy triumfowali, zostawiając ślad w postaci fundowanych z tej okazji łuków triumfalnych, też prawda, w nagrobku w ten sposób jakby triumfalnie Wrota Śmierci przekraczali. I ten element w tym właśnie krakowskim dziele Franciszka Florentczyka nabiera znaczenia kluczowego, bo mamy tutaj właśnie tę gotycką tumbę, w, w arkadzie łuku triumfalnego. Arkadzie, która jest, dodam, pierwszym na naszych ziemiach tak potężną manifestacją antycznych modeli, antycznych wzorców. Mamy tutaj zdwojone pilastry po obu stronach, dźwigające belkowanie z gzymsem profilowanym. No i arkadę obramioną, Profilowanymi archiwoltami, czyli tymi łukami zdobnymi. W podłuczu Arkady w jej wnęce znajdują się kasetony. A więc mamy tu cały szereg elementów, które wprost z Antyku się wywodzą. Sama idea struktury nagrobka. Odnosi się do takiej uznawanej za, za fundamentalną starożytności idei ad quadratum, czyli ten, ta arkada wpisuje się w formę kwadratu, figury idealnej. Twórcy włoskiego renesansu przywrócili tę właśnie ideę ad quadratum, stawiając ją jako też jeden z naczelnych fundamentów swoich poszukiwań harmonii i doskonałości w sztuce. Oczywiście, oprócz wymienionych tu elementów, na grobku znajdziemy całe mnóstwo e, rene, e, antycznego e, chowu e, modeli ornamentów, ornamentów kandelabrowych, e, w girland e, powtarzających się form palmetowych, kimationa jońskiego i tak dalej, i Pierwszy raz na naszych ziemiach zamanifestowały się te wszystkie rodem ze starożytności, wzorce i modele. Parę lat po wykonaniu nagrobka, Jana Olbrachta, już wówczas jako król Zygmunt I Stary, postanowił wrócić do nagrobka swojego dziada, czyli Zygmunt Władysława Jagieły. Klasycznego można by rzec późnogotyckiego nagrobka tumbowego. Ta, to decyzja króla sprawiła, iż został zdemontowany późnogotycki Baldachim, jaki spoczywał na czerwonych trzonach kolumn otaczających tumbę, i został zastąpiony baldachimem renesansowym. Autorem tego baldachimu, projektantem, był Bartolomeo Berecci. Obok Franciszka Florentczyka to druga główna postać spośród artystów włoskich, która, którzy odegrali kluczową rolę w zaszczepianiu na ziemiach polskich renesansu. Do Bereccego jeszcze będziemy mieli okazję wrócić, bo to jest postać jedna z tych najświetniejszych, najwybitniejszych. O których absolutnie trzeba będzie więcej powiedzieć. Natomiast doszło tu do swoistej hybrydy, spotkania dwóch stylów gotyku i renesansu. I trzeba przyznać, że rezultat tego, tej konfrontacji nie jest zły. To znaczy, Domyślamy się, że dla Włocha, który był jednym z największych twórców renesansu, który opuścił Italię i trafił na północ Europy, do Europy Środkowej, było czymś zapewne nowym, aby w taki sposób z Gotykiem jakby współistnieć, aby elementy gotyckie jak gdyby aprobować. Przypomnę, że to właśnie Włosi ten styl nazwali gotyckim ten ostatni styl średniowiecza i w tej nazwie nie byłoby najmniej dla tego stylu uznania i afirmacji wprost przeciwnie ta nazwa w swojej istocie wywodzi się od barbarzyńców gotów bo ten styl według twórców włoskiego renesansu miał być tworem barbarzyńskim nie mającym nic przecież wspólnego z dziedzictwem antyku, tak hołubionym i intensywnie reaktywowanym. Na, poza Italią, taka, takie napięcie między gotykiem i renesansem nie miało możliwości rozwinąć się. Dlatego też w tym nagrobku włoski twórca, zapewne bez Szczególnych oporów, realizuje dzieło i łączy swój wkład z nowego już wyrastający ducha w tę gotycką formułę. Oczywiście istotne były cele, dla których Zygmunt Stary zdecydował się jakby ponownie zająć nagrobkiem swojego dziadka, twórcy dynastii, poprzez tak istotną ingerencję w jego kształt. W tym baldachimie, w jego sklepieniu, umieszczono kasetony wypełnione herbami Polski i Litwy, ale są tam również odniesienia do Heroizmu Jagieły jako antycznego herosa walczącego tam z Hydrą, a właściwie jest to oczywiście aluzja do walki z Krzyżakami i zwycięstwa grunwaldzkiego. Są panoplia, czyli przedstawienia elementów militarnych połączonych w jedną całość, zbroi, tarcz. Hełmów, i tak dalej, które tworzą właśnie taki dekoracyjny motyw. A więc, a same kasetony wypełniające to wnętrze baldachimu mają symbolizować gwiazdy na niebie, czyli ten baldachim odnosi się już nie jak wcześniej do tego nieba, w którym króluje tylko stwórca, ale jest ten. Niebem chwały wiecznej, którą swoimi dziełami i życiem dopełnił Władysław Jagieło, zostawiając taką spuściznę swoim synom i wnukom. No i wkroczymy do, na teren Zamku Królewskiego na Wawelu, opuszczając katedrę. Albowiem właśnie realizacja nagrobka Jana Olbrachta to był dopiero wstęp do aktywnej działalności w Krakowie Franciszka Florentczyka. Wkrótce bowiem Franciszek Florentczyk rozpoczyna proces przebudowy Zamku Królewskiego na Wawelu. Ten zamek znamy dzisiaj w takiej postaci. Zajmuje on oczywiście szczyt wzgórza wawelskiego, który od dawien dawna był sercem Krakowa i miejscem skąd rządzono Polską. Wzgórze ma wyjątkowe warunki naturalne sprzyjające temu celowi. Jego zbocza są strome, spadziste, utrudniające dostęp na szczyt, ale sam szczyt z kolei jest płaski, ścięty, a więc idealnie nadający się pod zabudowę. Oczywiście, pierwotnie na wzgórzu wawelskim znajdował się cały gród, a więc były tu domostwa, które nie tylko należały do władzy, ale także oczywiście do jego poddanych. Oprócz władzy świeckiej oczywiście wzgórze było także miejscem władzy duchownej. Tam już Bolesław Chrobry po ustanowieniu w 1000 roku biskupstwa krakowskiego rozpoczął wznoszenie pierwszej przedromańskiej katedry. Ten potem zastąpiła katedra druga, już romańska, zwana Hermanowską w przełomie XI i XII wieku. A tę budowlę z kolei zamieniono na gotycką za sprawą Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, i tak powstała katedra gotycka. Ta gotycka katedra właśnie w tym momencie funkcjonuje, a obok niej na od wschodniej strony znajdują się zabudowania zamku królewskiego. Zamek powstawał też już od czasów XI wieku, oczywiście z początku jako. Romańskie palatium, stopniowo także dodano do tego stołp, czyli wieżę mieszkalną i stopniowo rozbudowywano. W gotyku zamek był już ukształtowaną strukturą składającą się z szeregu budynków, w tym także kilku wież mieszkalnych, na przykład wieża duńska, czy właśnie wieża łokietkowa. Sobie stały, ale zamek nie tworzył jakoś jednolitego, jednolitej struktury, takiego architektonicznego organizmu, którym się stał dopiero dzięki wielkiej przebudowie renesansowej, którą zrealizowano w pierwszej połowie XVI wieku. Tu mamy odtworzenie wzgórza wawelskiego po właśnie odbudowie w XVI wieku. Oglądamy kompleks samego zamku składającego się z trzech skrzydeł, najstarszego, czyli zachodniego, północnego i wschodniego. Pozostałe części wielkiego, zamkniętego w ten sposób dziedzińca zamyka ściana, tak zwana kurtynowa oraz budynki dawnych kuchni i stajni dworskich, które nie zostały objęte tym właśnie ujednoliceniem architektonicznym. Widzimy też jak wzgórze było intensywnie zabudowane w tym czasie i większości z tych budowli już dzisiaj nie zobaczymy. To jest oczywiście efekt wyburzeń, które tutaj zafundowali Austriacy pod koniec XVIII stulecia. Tu mamy zrealizowany plan gotyckiego zamku. To te mury, które tu widzimy. A więc rzeczywiście tych elementów jest tutaj sporo i nie tworzą one jakoś jednolitego, zamkniętego charakteru. Warto zwrócić uwagę, że te najważniejsze budynki, zamkowe skrzydła, znajdują się od południa, a od północy właściwie tu mamy szereg różnych niezależnych budowli. Natomiast sarys na czerwono, naniesiony na ten gotycki plan. Pokazuje nam kształt zamku już po renesansowej przebudowie. I teraz go właśnie już widzimy w takim kształcie, jaki się nam narodzi od początku XVI wieku. Cała przebudowa rozpoczęła się od tak zwanego skrzydła zachodniego, który dzisiaj nazywany jest domem królowej, a który często też historycy określają jako pałac Aleksandra. Bowiem to skrzydło zaczął budować Aleksander Jagiellończyk, jeszcze w, zapewne w duchu późnogotyckim, natomiast później już przejął go Franciszek Florentczyk realizację tego skrzydła i w ten sposób nadał mu cechy wczesnorenesansowej już budowli. Tym realizatorem pierwszym był Eberhard Rosenberger, architekt sprowadzony, właściwie, budowniczy, pełniący funkcje także projektowe, ściągnięty z południowych Niemiec, ze Szwabii. A więc to jest początek przebudowy wielkiej zamku na Wawelu. Skrzydło północne powstaje w latach 1509 -17. A więc już w momencie, kiedy królem jest Zygmunt Stary. I tutaj Franciszek Florentczyk rozpoczyna to dzieło jako już jego główny prowadzący projektant i nadzorca. Realizuje to do śmieci w 1516 roku. Wygląda na to, że ostatni etap budowy, czyli dodanie do skrzydła północnego skrzydła wschodniego, co nastąpiło w 1521 roku, był jakby kontynuacją zamysłu, który narodził się jeszcze właśnie za Franciszka Florentczyka. Tę realizację budowa, tworzyli. Jako nadzorujący budowniczowie Benedykt zwany Sandomierzaninem, a od e, Beretsi, potem, Bartolomo Berecci przejmuje e, e, w, e, tę realizację, by po jego śmierci e, dokończył całość jego asystent i uczeń Mikołaj Castiglione. E, e, Częścią tej realizacji jest właśnie ściana kurtynowa, która zamyka nam od południa dziedziniec. Dotychczas często można było się spotkać z opinią, że Franciszek Florenczyk realizował ten pierwszy etap zamku, kiedy nie było w pełni sprecyzowana wizja, jak to wszystko będzie miało wyglądać. Otóż wygląda obecnie raczej wszystko na to wskazuje, że to on jest między innymi także pomysłodawcą niezwykłych krużganków, czyli galerii pełniących funkcje komunikacyjne, które z trzech stron obejmują, właściwie z trzech i pół strony, bo także dom Skrzydło zachodnie, północne, wschodnie i ścianę kurtynową otaczają te krużganki. Zaczęto je realizować już od 500 1512 roku. Na zdjęciu już teraz widzimy tę, tę część najstarszą, czyli dawny pałac Aleksandra Gielończyka, później zwany domem królowej. Ta nazwa wiąże się z tym, że miała ten dom po, po jej realizacji objąć Elżbieta Rakuszanka, stara wdowa po Kazimierzu Jagiellończyku i matka Zygmunta Starego i swo, jego wcześniejszych braci, prawda wcześniejszych monarchów, czyli Aleksandra i Jana Olbrachta. Otóż wygląda na to, że ona nie zamieszkała w tym budynku. Natomiast potem rzeczywiście to skrzydło królowe miały w swoim władaniu m.in. Bona, więc sforca, więc ta nazwa stała się już jak gdyby bardziej oczywistą, ale nie musiało tak być, że ten budynek miał być takim właśnie domem dla żony królewskiej przeznaczonym. Jeszcze raz oglądamy ten budynek, ale już normalnie ujęty z dołu. Jak widzimy, jest to budowla trójkondygnacyjna czyli posiada parter, pierwsze i drugie piętro. Od samego początku realizacji przebudowy zamku na Wawelu, włoscy twórcy muszą się tutaj znowu zmierzyć, tak jak w nagrobku Jagieły, z tradycją gotycką. Skoro pierwszy budowniczy, który rozpoczął to skrzydło realizować, jeszcze był późnogotyckim majstrem, stąd zostały w tym budynku zmienione proporcje wielkości poszczególnych kondygnacji. Dotyczy to zwłaszcza kondygnacji pierwszej i drugiej, drugiej trzeciej, czyli pierwszego i drugiego piętra. Zwykle bowiem we Włosi przyzwyczajeni byli, aby te najbardziej reprezentacyjne komnaty, czyli największe, lokować na pierwszym piętrze. To było włoskie Piano Nobile. Natomiast drugie piętro już miało znaczenie podrzędne, najczęściej o charakterze prywatnym. Tymczasem tu mamy sytuację odwrotną. Te największe, najpotężniejsze komnaty znajdują się na drugim piętrze. Oczywiście stała za tym tradycja jeszcze wywodząca się z gotyku. Umieszczania tych właśnie naj, najbardziej reprezentacyjnych komnat najwyżej, na, na drugim piętrze, w związku z tym też i lepiej doświetlonych niż tam poniżej. Pamiętajmy, że tutaj polskie warunki klimatyczne miały swoje do też do um, powiedzenia, mamy, nie jesteśmy we Włoszech, światła słonecznego, nie mamy takiego nadmiaru jak tam, przynajmniej większość, części roku, w związku z tym do wnętrz powinno to światło docierać tutaj, um, um, poprzez duże okna, które mogą to, tego światła łapać, robią lepiej to okna um, kondygnacji wyższej niż niższych. No i jeszcze jeden element, wielki spadzisty dach. We Włoszech też ten element zwykle w budynkach nie odgrywa istotnej roli. Często jest nawet wręcz słabo widoczny, o ile w ogóle tu oczywiście ten dach z wielkimi kominami odgrywa istotną rolę. A więc Franciszek Florentczyk był artystą, który pewnie już na Węgrzech zetknął się też z tą siłą tradycji miejscowej, gotyckiej i wykazywał się racjonalizmem, bowiem godził się jakby na te konkretne ograniczenia i się do nich dostosowywał. Jeżeli ten przyjmiemy, że budynek ten był realizowany jako samodzielny obiekt, to również w, zauważymy inną tutaj Tradycję średniowiecza gotyku. Brak symetrii. Rozmieszczanie otworów okiennych odbywa się tutaj zgodnie jakby z rytmem podziału wewnątrz budynku na poszczególne komnaty, a więc nie ma tutaj idealnie wyważonej symetrii. Oczywiście w dzisiejszym kształcie ten, to skrzydło zachodnie przede wszystkim zdominowały. Później dodane krużganki. Pierwotnie nie miało ich być, o czym świadczą właśnie okna drugiego piętra, w tym wspaniałe okno w wykuszu. Wykusz to taka wysunięta i nadwieszona część pomieszczenia wysuwająca się poza lico zewnętrzne budynku, wsparte na spornikach, czyli kroksztynach od, od dołu. I będące jakby takim nadwieszonym elementem wnętrza. Że tak miał być, widzimy to wyraźnie, bo ten wykór został potem wchłonięty przez krużganki drugiego piętra. Posiada on wspaniałą dekorację, która nie pozostawia wątpliwości co do autorstwa, bo zarówno charakter, stylistyka tych ornamentów kutych, umieszczonych jako bramienie okienne. Oraz pewne już konkretne nawet elementy wyraźnie potwierdzają, iż mamy tutaj wspólnotę stylu z obramieniem arkadowym na grobka Jana Olbrachta. Widzimy zwieńczenie tego wykusu z trzema herbami po środku. Polski orzeł po prawej stronie Pogoń i Herb Habsburski, właśnie po lewej. I drugie okno, również w efektownej, efektownym obramieniu z ornamentami bardzo, bardzo pokrewnymi nagrobkowi. Skrzydło północne Franciszek Florenczyk realizuje już po um, um, kiedy już Zygmunt Stary jest monarchą, a także kiedy pojawia się króla Babona, bo tu między innymi to skrzydło było realizowane na potrzeby nowego małżeństwa króla. Znajduje się ono od północy i zaczyna właśnie tworzenie bryły zamku, która zmieniła dotychczasową formę relacji między katedrą a zamkiem. W gotyku to katedra góruje jako najważniejszy element wzgórza. Teraz zostaje ta bryła katedry zrównoważona równie monumentalną i potężną bryłą zamkową. Zewnętrzna elewacja skrzydła ma te cechy, które już widzieliśmy w skrzydle zachodnim, a więc brak symetrii, a jej renesansowość głównie opiera się na kutych tutaj obramieniach okiennych, okien już nie oczywiście nie ostrołkowych, a prostokątnych z wewnętrznymi podziałami kamiennymi, i z oprawami. Te okna to już jest element wyraźnie nawiązujący do wzorów włoskich. Podobne okna można na przykład zobaczyć w Pałacu w Urbino czy w innych realizacjach z końca, czy drugiej połowy XV wieku we Włoszech. No i na koniec jeszcze spojrzymy na skrzydło wschodnie to, które było realizowane jako ostatnie. I przy okazji też zajrzymy, co się tutaj za dziedzińcem z tyłu znajduje. Są tutaj ogrody zrekonstruowane współcześnie na podstawie opisów. Ogrody, które są tworem renesansu. Ogrody składały się z dwóch poziomów: górnego, który nazywany jest ogrodem królowej Bony, a drugim niżej, taras to ogród Zygmunta Starego. Wypełniają go te ogrody partery kwietne, tak jak to widzimy, kwadratowe z alejkami, oraz jest tutaj też taka ogrodowa pergola, czy taka altana ustawiona, też oczywiście to współczesna próba rekonstrukcji, choć wiemy, że taka była. Tak więc mamy tutaj próbę jakby odtworzenia jeszcze jednego elementu ogrodu. Był on zakładany od 1536 roku. I jeszcze jeden ciekawy element zawiera elewacja zewnętrzna od wschodu zamku. Wieża duńska, która swoją nazwę zawdzięcza temu, że ten gotycki element zamkowy, typowy Dążon, czyli właśnie taka wieża mieszkalna, będąca jedną z dwóch w zamku na Wawelu, a nazwę wdzięczając za tym, że tutaj króle, król Danii zamieszkał, kiedy przybył na ślub Władysława Jagiełły z jego ostatnią żoną Zofią Holszańską. I stąd potem już ta nazwa się tu utrwaliła. I ta właśnie gotycka, jak widzimy, od zewnątrz budowla została zwieńczona lodzią widokową. Ona jest oczywiście współcześnie też rekonstrukcją. Zrealizowano według projektu Adolfa szyszko Bochusza, architekta, który właściwie odegrał ogromną rolę w przywróceniu Wawelowi jego pierwotnego charakteru. Był architektem, który właściwie prowadził wielki proces przywracania zamkowi zdewastowanemu w sposób straszliwy przez Austriaków w XIX wieku dawnej świetności. No i Między innymi, właśnie w miejscu, gdzie wiem, wiadomo było, iż taka lodzia się znajdowała. Zrealizowano ją tutaj też w takim właśnie kształcie kolumn wspierających belkowanie. Lodzia to rodzaj otwartego na zewnątrz pomieszczenia. To różni lodzie od krużganków, czyli lodzia spełnia rolę. Miejsca wypoczynku, i pozwala na rozkoszowanie się pięknymi widokami na okolicę. A krużganek to oczywiście przede wszystkim ciąg komunikacyjny zewnętrzny. No i czas byśmy jeszcze dodali do naszej opowieści w tym pierwszym odcinku drugiego wielkiego artystę Bartolomea Berecchiego. Który w Polsce pojawia się około 1516 roku. Urodził się około 1480 roku w miejscowości Pontasiewę koło Florencji. Zmarł w tragicznych okolicznościach w Krakowie w 1537 roku. Został zasztyletowany, padł ofiarą morderstwa na rynku krakowskim. Napadnie, został napadnięty przez jakiegoś Włocha, nie wiem jak się nazywał, nie znamy także powodu, dla którego doszło do tego zabójstwa. Tak więc w tragicznych okolicznościach zmarł wielki artysta. Bartolomo Berecci przypuszczalnie kształcił się jeszcze we Florencji u Andrei Ferrucciego, albo któregoś z jego uczniów i niewykluczone, że zanim ruszył do Europy Zaalpejskiej odwiedził jeszcze Rzym i tu mógł być też uczniem wybitnego architekta działającego wówczas w Rzymie dobie renesansu Giuliana da Sangallo. Giuliano da Sangallo znany jest m.in. jako budowniczy Bazyliki Świętego Piotra. Oczywiście nie pierwszy projektant tym był donato Bramante, ale w serii następców, którzy się tam przewinęli. Przy tej bazylice, mamy też naszego San No i takim chyba najbardziej znanym dziełem jest słynny pałac rodziny Farnese w Rzymie, jedno z arcydzieł architektury renesansowej. A więc niewykluczone, że Bereci otar się też o e, e, nauki u tego wybitnego twórcy. To wyjaśnia w dużej mierze, dlaczego potem w swoich dziełach do e, zarówno florenckich, jak i rzymskich modeli wzorów nawiązywał. E, do Polski został sprowadzony z węgier, tak jak Florentczyk, ale sprowadzającym był e, prymas e, Jan Łaski szybko jednak trafia do Krakowa na dwór królewski i otrzymuje kluczowe zadania do wykonania bo już rok po przybyciu jest projektantem kaplicy którą zdecydował się znieść dla siebie jako kaplicę grobową jako mauzoleum Zygmunt Stary to słynna kaplica Zygmuntowska do niej już w następnym spotkaniu przejdziemy, aby ją lepiej poznać. Natomiast oczywiście teraz jeszcze na sam koniec poznamy naszego Bereciego jako kontynuatora przebudowy zamku na Wawelu. Po śmierci Florentczyka Bereci przejął go warsztat, bowiem przecież ani Florenczyka, ani tym bardziej Bereci nie mogliby tej, tej ogromnej roboty wykonać Samodzielnie. Już Florenczyk zgromadził wokół siebie włoskich współpracowników. Byli tam nie tylko zresztą Włosi, także i z Węgier przybyli miejscowi majstrowie. Natomiast to samo robił oczywiście Florentczyk. W jego zespole działali tak znakomici twórcy włoski, włoscy jak Bernard, Bernardo De Giannotis, Giovanni Cini, Cini ze Sieny, Mikołaj Castiglione i pięciu członków rodziny Soli. Łącznie tych Włochów, jak się przyjmuje, działało w Krakowie około 30. A więc no, nie była to duża grupa, a robotę mieli do wykonania gigantyczną. Tak, przy okazji, oglądamy tu płytę Epitafino Bereciego. Wykonaną w kościele, umieszczoną w kościele Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie, bowiem Bartolomo Bereci był mieszkańcem Kazimierza Krakowskiego, który był wówczas niezależnym miastem, był obywatelem Kazimierza, miał tam zresztą własny dom w Rynku Kazimierskim i miał żonę Polkę. Na dziedziniec zamkowy wkraczamy bramą, którą zaprojektował Berecci w ostatniej fazie realizacji przebudowy zamkowej, czyli w roku 1534. Ta brama dzisiaj została wzbogacona o dwa dodatkowe przejścia, przekute tutaj na przomie XVII-XVIII wieku. A sam budynek bramny również został zmieniony w górze. Ta forma wieńcząca pochodzi z końca XVIII stulecia, ale obramienia okien pierwszego i drugiego piętra są oryginalne. Brakuje tylko jeszcze dekoracji malarskich, bowiem brama pokazywała przybywającym rolę i rangę miejsca, gdzie się znaleźli także poprzez. Treści zrealizowane malarsko. I tu warto wspomnieć, że wykonawcą tych malowideł był Hans Dürer, młodszy brat Albrechta Dürera. Czołowy malarz tworzący na dworze w Krakowie, dworze Jagiellonów. Przybyły tutaj i spędził wiele lat na Wawelu. Był uczniem Albrechta. No ale oczywiście no, nie miał tej wielkości talentu, był po prostu zręcznym fachowcem. To on miał wymalować po obu bokach bramy potężne postacie świętych Floriana i Wacława, a powyżej cztery alegorie cnót które symbolizowały właśnie cnoty, który miał się wykazywać sam Zygmunt Stary, czyli właściciel zamku. Bramie nadał formę też arkadową, flankowaną po dwóch stronach półkolumnami kompozytowymi dźwigającymi belkowanie, gdzie we fryzie umieszczony został napis, łacińska sentencja, e, znaczy łacińsk, po łacińskim fragment z listu do Rzymian: Sideus nobiscum quis contra nos. Jeśli Bóg z nami, któż przeciw nam? To była dewiza Zygmunta Starego. E, w kluczu archiwolty arkadowej jest umieszczona Muszla z perłą, co jest aluzją do bram rajskich, które miały być zgodnie z wizjami bramami, właśnie perłowymi. A więc, jakby do raju nas wiedzie ta wspaniała brama, która znakomicie się zachowała. Wchodzimy teraz do przejścia prowadzącego nas już na dziedziniec. Tu na zamknięciu nad kolejną bramą, już prowadzącą na dziedziniec, są trzy herby umieszczone. Kiedyś pierwotnie były one w budynku bramnym eksponowane. I jeszcze tylko łuk arkady wprowadzana na dziedziniec, i tutaj mamy kasetony z rozetami autorstwa Berecziego, jego warsztatu. I już jesteśmy na dziedzińcu krużgankowym zamku na Wawelu. Już wiemy, że poszczególne skrzydła powstawały tutaj sukcesywnie, etapami, nawet z pewnymi kilkuletnią przerwą między skrzydłem północnym a wschodnim kiedy gro aktywności skupiła na sobie kaplica Zygmuntowska. No i widzimy też rzeczywiście ta jeden z boków tego nieregularnego prostokąta, a właściwie takiego wydłużonego pięcioboku to jest budynek dzisiejszej dyrekcji zamkowej. Architekturę tę kształtował Adolf Szyszko-Boch, stylizując na późnogotycką tę elewację. Natomiast ten dziedziniec jest największym tego typu renesansowym dziedzińcem w Europie. Rzeczywiście, w takiej skali nawet w Italii nie mamy ani jednego dziedzińca, a przecież ta formuła stamtąd się wywodzi. Bo to właśnie w, w, najpierw we florenckich pałacach miejskich, jeszcze budowanych około pierwszej połowy czy połowy wieku XV, pojawiają się. Pojawia się ta formuła czworoboku skrzydeł połączonych, zamykających wewnątrz kwadratowy zazwyczaj dziedziniec, którego przynajmniej jedna kondygnacja to są właśnie arkadowe, krużganki czy lodzie. I ta formuła potem była stale obecna w, w projektach budowli reprezentacyjnych świeckich. Renesansowych Włoch. Tutaj nasz dziedziniec rzeczywiście zdumiewa skalą. Trzeba przyznać, że z ogromnym rozmachem była ta cała robota wykonywana, realizowana, dlatego przyglądamy się temu dziedzińcowi i widzimy, jak trzy kondygnacje obiegają skrzydła zamkowe. I tę właśnie ścianę zamykającą kurtynową, którą tu po prawej stronie widzimy. Czyli ścianę, która optycznie zamyka dziedzinicę, ale która nie jest ścianą żadnego budynku. Okna, które tu się znajdują, prowadzą na drugą stronę i pokazują niebo, a nie wnętrza. Ten właśnie ciąg krużganków stworzył tutaj wyjątkową zupełnie sytuację. Albowiem dziedziniec stawał się w ten sposób przestrzenią równie istotną, w jakby w funkcjach reprezentacyjnych. To nie jest tylko dziedziniec, po którym krążyli wszyscy, którzy prawda mieli tu funk żyć, funkcjonować, załatwiać różne sprawy czy odwiedzać króla. To było miejsce, gdzie urządzane były wspaniałe turnieje rycerskie, widowiska, audiencje, zabawy, i wtedy te krużganki stawały się. Lożami, na których można było rozmieścić widzów tego, tych właśnie wszystkich wspaniałych uroczystości. A więc jest to też jakby ten dziedzinie spełnia funkcję istotną reprezentacyjną. Już wiemy, że było koniecznym, aby w takim nowym zamku jednak zachować pewne tradycje jeszcze średniowieczne gotyckie, jak właśnie ta. Zróżnicowana wysokość kondygnacji, szczególnie uderzająca niska kondygnacja środkowa, czyli pierwsze piętro, i kontrastujące z tym olbrzymie piętro drugie, gdzie pomieszczono te najważniejsze reprezentacyjne sale zamkowe. To w oczywisty sposób zmuszało do zastosowania rozwiązań nieklasycznych, niekonwencjonalnych. Pomysłodawcą tego był zapewne Florentczyk. Również jeszcze jedną rzecz on tutaj też zrealizował dość nietypową: mianowicie, ciągi arkad zostają przerwane co pewien czas ślepymi, pionowymi ścianami. Oczywiście mają one tu do spełnienia jedną istotną rolę i konstrukcyjną, wzmacniają jak gdyby. Konstrukcje samych grożeganek, a przede wszystkim także odgrywają istotną rolę widokową. One jak gdyby budują taki swoisty, jak gdyby stabilny fundament dla góry, a także nie, nie pozwalają tym arkadom poprzez ich powtarzanie stworzyć wrażenia, że są zbyt lekkimi, czyli nie, 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 nie poddającymi się prawą ciążenia, a renesans zachowuje tutaj antyczne reguły, które i Greków i Rzymian obowiązywały, żeby architektura dawała takie poczucie stabilności tektonik, jak to się mówi, czyli ciążenia ku dołowi elementów ciężkich, a wynoszenia w górę lekkich. No i właśnie, przyjrzyjmy się teraz tej strukturze naszych krużganków. oto i one. Dwie dolne kondygnacje teraz widzimy. Um, oczywiście twórcy włoskiego Renesansu do antycznego dziedzictwa podchodzili z pewnym um, dystansem czy luzem, czyli krótko mówiąc, nie naśladowali tego antyku w sposób wierno poddańczy. Starali się te formy. Um, um, Odwzorowywać z pewnym własną dozą pewnej inwencji. Dlatego też mamy tutaj zastosowane kapitele, które rozpoznajemy jako jońskie czy kompozytowe, ale nie są one idealnie tożsame z tymi, którymi, które stosowane były w starożytności. Pamiętajmy, Renesans traktował dziedzictwo antyku jako swego rodzaju spuściznę, którą należy odrodzić, czyli do niej wrócić. Ożywić i dalej kontynuować. A nie zatrzymać się tylko jak gdyby na takim em, cielęcym zachwycie nad tym, co zrobili ci sprzed wieków i już, prawda, ich tylko naśladowaniu. Na taki wiernopoddańczy stosunek do dziedzictwa starożytnego przyjdzie nam jeszcze w przyszłości poczekać do klasycyzmu XVIII-XIX-wiecznego. A póki co, właśnie widzimy, em, jak ta em, formuła musiała tutaj uwzględnić. Różnice wysokości tych kondygnacji, tej szczególnie najwyższej. O ile jeszcze te dwie dolne trzymają się tej z Włoch przywiezionej tradycji arkadowej, to już ta górna tego nie mogła realizować. Gdyby chciał tutaj Florentczyk mieć te kolejny rząd arkad, nie doświetliłby pomieszczeń, znajdujących się na tym drugim piętrze tych największych komnat. I dlatego został zmuszony, jak gdyby do poszukiwań całkowicie nowych, kreatywnych, niemających precedensu. Wymyślił połączenie dwóch wąskich kolumienek przepasanych pierścieniem w połowie wysokości, a wieńczonych na górze stylizowanym jońskim kapitelem, który nie wspiera jednak belkowania, tylko rodzaj dzbanuszków, na których spoczywają już belki stropowe. Konstrukcji dachowej, a więc w ten sposób ta góra złapała lekkość. I dzięki temu właśnie całość oznacza się taką niesłychaną harmonią, mimo tych pewnych odstępstw od reguł, jakie Renesans starał się trzymać, mając to dziedzictwo antyczne. Duch został. Tutaj ocalony tego antyku i stąd mamy to wrażenie, iż to jest rzeczywiście jakby w, w tym e, antycznej idei osadzona struktura. E, dziedziniec arkadowy obecnie to w dużej mierze rekonstrukcja z okresu międzywojennego. Niewiele zachowało się bowiem oryginalnych fragmentów. Tak bardzo zdewastowali ten. Arkady Austriacy. Odtwarzając to i rekonstruując Adolf Szyszko-Bokusz utrzymał jednolitość, także kolorystyczną, biało-szarą całości. Tymczasem wiemy, że zamek był bajecznie kolorowy. Te wszystkie detale, takie jak właśnie kolumienki, kapitele, archiwolty, były malowane w intensywne kolory. Z dawnej dekoracji świadczącej o kolorystyce pierwotnej budynku zachował się fragment krańca, czyli górnej części fryzu obiegającego skrzydło wschodnie i tę właśnie ścianę kurtynową, którą teraz widzimy. Zostały tam wymalowane medaliony ukazujące rzymskich imperatorów i inne postacie i oczywiście ornamenty o rodowodzie antycznym jak girlandy, arabeski itd. Ten projektantem zapewne tych malowideł był też Hans Dürer, a wykonawcami współpracownicy sprowadzani tutaj do pomocy, między innymi z Wrocławia, ze Śląska. I w ten sposób przyjrzyjmy się jeszcze, jaką funkcję komunikacyjną spełniały te właśnie krużganki. Teraz widzimy to wyraźnie, iż pozwalały one dostawać się do poszczególnych pomieszczeń zamku. Pierwotnie, kiedy budowano zamek, wewnętrzny ciąg nie był skomunikowany wspólnymi przejściami, otworami drzwiowymi. Natomiast był podzielony na apartamenty, do których można było dostać się tylko z zewnątrz, i tam już w obrębie takiego apartamentu te kolejne komnaty, pokoje, prawda, się po nich przemieszczać, a więc, mimo no, warunków, jakie w Polsce są niezbyt sprzyjających takiemu systemowi komunikacyjnemu, to zastosowano, przypomnę, że przecież bieganie takim między pokojami, na przykład, przy srogiej zimie, no na pewno do takich przyjemnych bardzo nie, mogło nie być. Jeszcze fragmencik też zobaczymy tych górnych partii kolumienek. A teraz przyjrzyjmy się detalom. Tu mamy właśnie te stylizowane jońskie kapitele, które wykuwali włoscy kamieniarze pod okiem Berecziego. Ale robota, jaka była do wykonania na, przy zamku, była tak potężna, że sił włoskich by nie starczało. Jeszcze Franciszek Florentczyk współpracował z architektami i murarzami i kamieniarzami, zarówno miejscowymi, jak i sprowadzanymi na przykład z Niemiec. I dlatego, robotę nad wykonywaniem takich detali, jak niektóre obramienia okien, czy zwłaszcza portale, wziął na siebie prawdopodobnie pochodzący z Augsburga, z Niemiec Południowych, czyli ze Szwabii, mistrz Benedykt, który potem miał związki z Sandomierzem. I stąd nazywamy go przydomkiem Sandomierzanin. Oglądamy właśnie wykuwane w warsztacie mistrza Benedykta portale z nadświetlem, które tutaj prowadzi do części skarbca królewskiego obecnie. I właśnie w tych wykuwanych przez niego elementach pojawia nam się typowe, pojawiają się nam typowe cechy późnego gotyku. Są to tak zwane laskowania. To są takie wałeczki biegnące dookoła wejścia. Przenikające często jedne przez drugie i tworzące bardzo złożoną strukturę. I otóż to, co Włosi mogli zrobić, to temuż właśnie konserwatywnemu, zapewne pod względem artystycznym, twórcy dać do wykorzystania pewne wzorce ornamentalne, renesansowe, które ten. Do tych swoich gotyckich ulubionych dodał i stosował. Stąd pojawiają się na przykład perełkowania wzięte z antyku czy stylizowane formy Kimationa, ale jednak ten element późnogotycki jest tutaj stały. Między innymi jego ulubionym takim rozpoznawczym elementem, który stosował Misz Benedyk, jest. Forma jakby takiej laski owiniętej w wstęgą, czy dwiema wstęgami obiegającymi, prawda, tak pięknie, bo będziemy mieli okazję oglądać te, te, to rozwiązanie w różnych oko, okolicznościach, a na razie jeszcze kolejne przykłady tych późnogotyckich portali. I mamy tu też właśnie taką charakterystyczną, charakterystyczne spotkanie, dolna część czysto gotyc, gotycka późno gotycka z tymi laskowaniami właśnie, a na tym wszystkim profilowany gzyms, czyli jakby takie zwieńczenie już z elementami renesansowymi, użytymi tutaj jako, łączone z tymi gotyckimi formami. W ten sposób wkraczamy do wnętrz zamkowych. Przyjrzyjmy się temu, co dzisiaj prezentuje nam muzeum zamku na Wawelu. Oczywiście po tych wszystkich dramatycznych zdarzeniach XIX końca XVIII-XIX wieku, kiedy Austriacy zamienili zamek na koszary wojskowe z pierwotnego wystroju niewiele zachowało się. Część. Ocaloną, wyeksponowano, a resztę trzeba było uzupełniać, rekonstruować. Naturalnie meble, które w zamku oglądamy dzisiaj, to są zakupy, nabytki robione w XX-lecie międzywojennym. Oczywiście, zgodnie jakby z ogólną wiedzą dotyczącą stylu, ściągano tutaj sprzęty renesansowe do wnętrz renesansowych. Barokowe do barokowych, i tak dalej. Oglądamy teraz poziom parteru Zamku Królewskiego. I tutaj na żółto zaznaczona jest część, która właśnie jest już elementem naszej przemiany renesansowej. Są to tak zwane pokoje wielkorządcy. Odtworzone, znaczy stworzone tutaj jako taka przestrzeń mieszkalna. Na niebiesko mamy zaznaczono z kolei skarbiec i i tam z kolei wnętrza mają charakter gotycki. Pamiętajmy, że to jest ta wieża duńska oraz tak zwana kurza stopa czyli on jest takim belwederkiem znanym jako kurza stópka wysuniętym na zewnątrz. Także tu są pomieszczenia jeszcze gotyckie. Natomiast dawna część kuchni. To przestrzeń dzisiaj wystawy zwanej Wawel Zaginiony, której najbardziej taką atrakcyjną częścią jest przedromańska Rotunda Najświętszej Marii Panny, która przez parę stuleci funkcjonowała sobie jako kościół na terenie Wawelu, a potem zniknęła, obudowana późniejszymi budynkami gotyckimi i jeszcze następnymi renesansowymi. Odkryto ją w XIX wieku, że jest sobie tam, Drzemie wśród tych piwnic zamkowych, a w dwudziestym poddano ją częściowemu odtworzeniu, tak żeby można ją było zobaczyć. To już jest skrzydło pierwsze, i tutaj znajdują się prywatne apartamenty króla. Wśród najbardziej znaczących pomieszczeń mamy oznaczone jedynką, dwójką, trójką apartamenty mieszkalne do czwórki. Tu mamy Renesansową klatkę schodową, czyli schody poselskie. W dalszej części, po spaleniu pod koniec XVI wieku tego skrzydła północnego i tej części wschodniej, mamy już wnętrza barokowe. Natomiast w dawnym skrzydle zachodnim, w którym mieszkała Bona, obecnie jest wystawa z orientalnych, Broni i tak dalej. No i wreszcie ta najważniejsza część zamku, czyli drugie piętro, i tutaj mamy te najbardziej znaczące i podziwiane wnętrza zamkowe, w tym sala poselska i największe wnętrze zamku, czyli sala, sala senatorska. Funkcje poszczególnych pomieszczeń zmieniały się na przestrzeni Lat i stuleci, więc nie jesteśmy tak do końca przekonani, iż takie one jak dzisiaj mają one pełniły one funkcje. Niewątpliwie salą poselską była ta najbardziej na południe wysunięta, jedna z największych komnat, pełniąca także funkcję sali audiencyjnej, czyli tutaj król przyjmował poselstwa. Ale wiemy, że salę tronową miał też jeszcze w innych pomieszczeniach od północy. Oprócz tego, oczywiście, renesansowy charakter posiadają sale pod przeglądem wojsk: sala turniejowa, sala zondiaku i sala pod planetami. Pozostałe wnętrza są już barokowe. A więc tak wygląda na parterze jedno z pomieszczeń należących do mieszkania wielkorządcy, i tutaj te gotyckie portale mistrza Benedykta, widzimy od razu jeden z nich. Teraz oglądamy klatkę schodową znaną jako schody poselskie. Projektował ją Berecci, także to jest renesansowy, renesansowy ciąg schodowy. Prowadzący na tę górną platformę, gdzie rozpoczynają się te sale reprezentacyjne. I pierwsze pomieszczenie, do którego wkraczamy, to jest sala pod przeglądem wojsk, z krańcem, czyli malowidłem umieszczonym pod stropem, przedstawiającym rzeczy taką właśnie, taki, taki właśnie temat. I w tych pomieszczeniach mamy częściowo, w większości rekonstruowane stropy kasetonowe, drewniane. Bale prowadzone są pod kątem prostym i tworzą takie pomiędzy sobą wgłębne formy nazywane kasetonami, jakby skrzyń zawierających rozety. Kolejna sala to sala turniejowa, właśnie też z kasetonowym stropem i krańcem przedstawiającym turniej. I ten właśnie to malowidło. Jego autorem był Hans Dürer. Przyglądam się fragmentom tego malowidła i wreszcie wkraczamy do trzeciej sali, czyli tej sali poselskiej, która ma szczególne znaczenie. Po jej oczywiście odtworzeniu dzisiaj mamy kasetonowy strop z niezwykłymi zastosowanymi tutaj wypełnieniami tych kasetonów, za chwilę do nich przejdziemy, malowidłem u góry, Oczywiście rekonstruowany tron królewski, no i piec XVIII-wieczny sprowadzony z jednego z pałaców polskich, barokowych, które tutaj stanął w miejscu dawnych pieców renesansowych, które się tu znajdowały. No i jeszcze widzimy ściany dekorują potężne tkaniny, to są arasy wawelskie, czyli gobeliny. Ta sala rzeczywiście imponuje skalą, swoją wielkością. Tutaj miał król spotykać się z posłami, a także udzielać audiencji. Ta sala zamyka od południa skrzydło wschodnie, a więc stosunkowo jest najlepiej doświetlana, no bo wiadomo, że od tamtej strony słońce operuje najsilniej. Oglądamy teraz jeszcze wciąż fragmenty tej sali i widzimy już malowidło fryzowe u góry umieszczone, czyli nasz kraniec. Przedstawia on sceny opowiadające historię zaczerpniętą z traktatu przypisywanego antycznemu autorowi Kebesowi, a zatytułowany historia życia, życia ludzkiego. Po łacinie ten fryz nazywa się tabula cebetis. Projektantem był zapewne też Hans Dira, ale wykonawcą jego asystent krakowski Dionizy Stuba. Dzisiaj ustalono, że to on malował. Treść tego krańca odgrywa tu istotną rolę. Opowiada bowiem on o losach życia człowieka w formie oczywiście alegorycznej, jak możemy wybierać dwie drogi, jedna która szeroko Poprzez przyjemności i uciechy wiedzie nas przeżycie ku przyszłemu, prawda, przyszłej katastrofie i porażce, oraz tej węższej i niewygodniejszej drodze, ale za to wiodącej ku chwale pośmiertnej, która jest drogą cnoty, czyli tutaj o tych dwóch wartościach ten właśnie frys nam opowiada. No i wreszcie strop z kasetonami. Otóż y, znajdują się w nich głowy wyrzeźbione w drewnie. Pierwotnie było ich tu 194. Cudem ocalały 30 tych głów. Izabela Czartoryska, która wizytowała Wawel przed jego katastrofą przejęciu przez Austriaków zleciła aby te głowy zabrać do utworzonego przez siebie muzeum w Puławach i w ten sposób ta trzydziestka została ocalona program treściowy tego tych głów wawelskich jest dla nas tajemniczy bowiem nie jesteśmy do końca pewni Wymowy ideowej, która przyświecała, aby tradycyjne rozety zamienić tutaj właśnie w te głowy, wykonawcą był pochodzący z Wrocławia snycerz rzeźbiarz Sebastian Tauerbach, a zapewne artystyczny nadzór nad całością sprawował Berecci, a więc wszystko odbywało się jakby też pod ogólną kontrolą Wielkiego Włocha. Te głowy są bardzo zróżnicowane. Część z nich ma wybitnie indywidualne rysy, zarówno przypisujące te głowy poszczególnym stanom społecznym, nawet zawodom, no i oczywiście płci czy wiek, określające wiek osób. Uderza jak ten właściwie ukształtowany w tradycji późnogotyckiej rzeźbiarz, Wchodzi nam w ty, przy tych głowach jakby w, w obszar renesansu, nadając tym właśnie postaciom taki charakter zindywidualizowany. A więc, cóż one robią, te głowy w, w stropie? Są tutaj dwa tropy dociekania ich sensu i treści. Pierwsza sprawa to oczywiście przeznaczenie sali. Skoro było to miejsce, gdzie zapadały najważniejsze decyzje związane z funkcjonowaniem państwa, gdzie król współrządząc z posłami ze szlachty podejmował te wszystkie najistotniejsze sprawy, no to ci na, gó na górze umieszczeni przedstawiciele, to są stany, prawda, społeczeństwa, przyglądające się władzy im na ręce, czyli jakby kontrolujący, czy rządzenie jest tutaj realizowane zgodnie z, tą, z tym dobrem publicznym. Ale są też oczywiście tutaj możliwe inne próby wyjaśnienia. Otóż. Wiemy, jak ogromną rolę w czasach Zygmunta Starego w Krakowie odgrywała astrologia i astrologowie. Badania gwiazd, ich ruchów, łączono oczywiście z oddziaływaniem ich na ludzi. Horoskopy, badanie momentu urodzin, przesuwania się poszczególnych planet w zmieniającym się nieboskłonie w systemie rocznym itd., Odczytywane były jako ważne przesłanki do tego, co się w świecie ludzi dzieje. Stąd czerpano próbę wyjaśnienia różnych sprawczych, przepowiadania tego, co nadejdzie właśnie po tych ruchach ciał niebieskich badanych. I otóż istnieje też oczywiście możliwość, że te kasetonowe głowy mają związek właśnie z wyobrażeniami, związanymi właśnie z tą astrologią, że są jak gdyby takim firmamentem ludzkim połączonym z niebiańskim, czyli tym jak w ogólnym ładzie i porządku tworzącym ten makrokosmos, czyli wszechświat, który zgodnie z wolą Bożą krąży jako jedna wielka machina, oddziałuje na ten świat mikrokosmosu, czyli świat ludzi. I temu też jakby poddani są wszyscy, nie, wyklucza, nie, nie wyłączając tego i króla. No i to może też mieć być tropem do interpretacji. No, niestety nie mamy całości zachowanego zespołu. Wtedy może i rozmieszczenie głów by tutaj mogło nam podpowiedzieć, jak to wszystko wyjaśniać. Niestety ta trzydziestka, którą uratowała. Czartoryska. Nie wiemy, gdzie się pierwotnie znajdowały te głowy i stąd zostały one wtórnie już w okresie rekonstrukcji międzywojennej wstawione tam w kasetony. Na koniec jeszcze spojrzymy na tę największą salę znaną jako Senatorską. Jej wygląd oczywiście też nie odpowiada temu, jak ta sala wyglądała pierwotnie. Natomiast z uwagi na skalę jest miejscem, gdzie eksponuje się największe tkaniny znane jako nazywane arrasami, albo inaczej gobelinami, które tutaj mogą w tej sali być spokojnie pokazywane. Sala była, spełniła różne funkcje. Na pewno mogła być miejscem, gdzie odbywały się też uroczystości państwowe, a także i chyba uczty. Z uwagi na jej skalę być może tutaj była to jest to skrzydło północne, więc to mogło być by właśnie przyjęcie weselne Zygmunta Starego i Bony w tej sali realizowane. Natomiast schodzimy piętro niżej, na poziom pierwszego piętra i oglądamy prywatne apartamenty. Ich funkcje też były tutaj zmieniane na, na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci, i dzisiaj nie jesteśmy w pełni. Tacy pewni, co to, co, do czego te konkretne sale mogły służyć w tamtym okresie. Mamy tu tutaj trochę autentycznych elementów, jak stropy i krańce, właśnie czyli te fryzy malowane. I wchodzimy jeszcze do jednej sali, czyli do sali nazywanej sypialnią Zygmunta I, starego oczywiście. Dzisiaj już wiemy, że ta sypialnia królewska znajdowała się w, w części skrzydła północnego. To była taka tura, czyli była sypialnia dla gości przeznaczana. Oczywiście jej charakter dzisiaj podkreśla obecność tutaj potężnego renesansowego łoża. To jest zakup, oczywiście, z okresu międzywojennego. Łoże jest angielskie z drugiej połowy XVI wieku, ale znowu malowidła krańca w części jest oryginalne i stropy też. Czas byśmy poznali właśnie te dekorujące ściany. Wspaniałe arasy. Było ich pierwotnie około 350 sztuk. To był największy zbiór tego typu dekoracyjnych tkanin w Europie, i dzisiaj zresztą jest imponujący wielkością, chociaż jest ich tylko 147. Ale też w zbiorach światowych jest to największa kolekcja tego typu tkanin. Pochodzą one głównie z czasów Zygmunta Augusta, czyli drugiego z Jagielonów, który był wielkim wielbicielem takich właśnie tkanin. Były one zamawiane w warsztatach brukselskich, a kartony, czyli projekty do tych serii, wykonywał malarz Michel Coxy, malarz brukselski, właśnie do spółki z kilkoma jeszcze innymi współpracownikami. A rasy mają różne wielkości. Te największe mają charakter tematyczny. Obejmują trzy cykle. Pierwszy to dzieje pierwszych rodziców Adama i Ewy. Teraz właśnie z tego cyklu mamy Gobelin. Drugi opowiada o Noem i potopie. I tu mamy pierwszą pracę, rozmowę Boga z Noem, i teraz budowę arki. Trzeci cykl tematyczny dotyczy bieży Babel i tego. Eksperymentu, które ludzkość sobie zafundowała, by się z powrotem znaleźć w raju i do, e, zbudować w ten sposób wieżę sięgającą nieba, która to skończyła się wielką katastrofą. I z tego cyklu pochodzi właśnie ta tkanina, i teraz ta, którą oglądamy. Mniejsze formaty tkaniny, a e, e, rasy przedstawiają sceny animalistyczne. Tu mamy dwa takie przykłady. Pojawiają się zwierzęta realne i fantastyczne. A najmniejsze tkaniny mają charakter czysto ornamentalny. Tu pojawia się ornament znany jako groteska, czyli łączący wici roślinną z przedstawieniami figuralnymi. Tutaj mamy postacie ludzi, ale także istoty fantastyczne czy zwierzęta, które w tą wicę się wplątały. W centrum tych ornamen, ar, arrasów najczęściej znajduje się kartusz. Z inicjałem Zygmunta Augusta, Zygmuntus Augustus. Są też tak zwane um, niewielkie um, poziome, arasy supraportowe, które wypełniały pewnie powierzchnię um, podłuczokien. I tutaj mamy taki atlas, właśnie, aras, przepraszam, z, z, z pogonią herbem Litwy. No i jeszcze na koniec wróciliśmy na moment do tych razów, żeby je zobaczyć. Zakończenie naszej podróży po wnętrzach będą zrekonstruowane jako modele dawne piece. Jak wyglądały, możemy się domyśleć dzięki odnalezionym oryginalnym kaflom piecowym, które były odkrywane w czasie prac archeologicznych na terenie wzgórza wawelskiego. I dzisiaj w, 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 w ekspozycji Wawel Zaginiony te kafle są prezentowane. Łączą one cechy gotyckie i wczesnorenesansowe. Siedziba na krakowska była tą główną siedzibą królewską, ale już Zygmunt Stary postanowił realizować również w duchu renesansu swoją drugą siedzibę w, wielkim, w stolicy Wielkiego Księstwa, czyli w Wilnie. Prace nad Zamkiem Dolnym, który miał charakter renesansowy, rozpoczęto w 1520 roku. Prace te nadzorował też Berecci i jego współpracownicach Bernardino de Giannotis. Byli tutaj też mistrz Benedyk do roboty, Jancini. Na koniec jeszcze pojawia nam się tutaj Jan Maria Padowano. Oczywiście to, co teraz oglądamy, to właściwie jest już końca XX, początku XXI wieku rekonstrukcja. Ten zamek się bowiem nie zachował, został zniszczony całkowicie i obecnie go po prostu odtworzono na podstawie historycznych źródeł. No, myślę, że porcja na pierwszy raz. Wystarczającą tutaj zaserwowałem. Mam nadzieję, że da ona trochę przyjemności tym, którzy będą mieli ochotę się z tym wszystkim zapoznać. Pozdrawiam zatem serdecznie i zapraszam do zapoznania się z kolejnymi odcinkami. W następnym poznamy kaplicę Zygmuntowską. A więc. Do następnego razu. Do usłyszenia.